Dzień dobry bardzo, witam Was w kolejnym filmie, tym razem nowa marka. Ostatnio w internecie dość dużo pojawiło się marmurkowych spodni. Ta reklama z tymi spodniami wyskakiwała mi tak właściwie wszędzie, dosłownie wszędzie. Dlatego postanowiłam, mówię, zobaczę co mają na swojej stronie, zobaczę jak to wygląda, jakie rozmiary i w ogóle. I oto tak powstał ten film. To nie jest przy współpracy, ja to zamówiłam z własnych oczywiście pieniążków, poczekajcie, coś mam na aparacie, z własnych pieniążków. Przymierzam to sama i pewnie sobie część z tego zostawię, bo mi się akurat podoba. Na razie wyjęłam to tylko i wyłącznie z opakowania. Nic więcej z tym nie zrobiłam, nie zmierzyłam, ewentualnie przymierzyłam, to już mam dwie rzeczy, które mam tutaj. Ale jeżeli widziałyście tą reklamę, dobrze wiecie, jak kolorowe są te marmurkowe spodnie. Byłam mega ciekawa, jak one będą leżały u mnie, jaki to jest dokładnie materiał, jaki jest w odczuciu. Dlatego po prostu wszystko zamówiłam. Zamówiłam też trzy bluzki i jeszcze jedną parę spodni. Tak, bo sobie pomyślałam, mówię, kurczę, nic sobie ostatnio kupowałam. Może akurat po prostu będzie coś, co mnie zainteresuje, co będzie fajnie na mnie wyglądało, ładnie będzie na mnie wyglądało. I ot, tak jestem, tutaj do Was z tym filmem przyszłam. Także co, zabieramy się za przymierzanie, mam nadzieję, że, finger crossed, że się we wszystko zmieszczę, bo jeszcze tego nie mierzyłam. Teoretycznie wedle wymiarów, bo tam są zazwyczaj uniwersalne rozmiary, powinno być ok. Ale jakby do momentu, kiedy tego nie przymierzę, to nie wiem w 100%, dlatego finger crossed. I co, i zabieramy się za przymierzanie. Okej, pierwsze dwie rzeczy mam już na sobie, zresztą tak jak na pewno widzicie. Po pierwsze to bluzka, po drugie to spodnie, ale to nie są te spodnie marmurkowe. Obniżę Was, żeby troszeczkę Wam pokazać wszystko, natomiast zaraz przejdziemy do tych marmurkowych, bo mam jeszcze do nich dwie bluzki. Po pierwsze mam t-shirt, taki zwykły t-shirt z tutaj takim ładnym wzorem, z frędzelkami na samym dole. Oczywiście jest, jakby to nie mówić, granatowy. To jest zwykły t-shirt z krótkim rękawem, natomiast jest tak wygodny, tak fajny, z dobrego materiału. Ja Wam oczywiście zostawię wszystkie linki, tym podobne rzeczy, więc o to nie musicie się martwić. I teraz tak, tył. Tył jest totalnie prosty. Strasznie podobają mi się te frędzle. Te frędzle od razu przychodzą, jakby przypominają mi wakacje. Nie wiem dlaczego, ale frędzle zawsze kojarzą mi się z wakacjami. Natomiast druga rzecz, którą mam, to są spodnie. Oni na swojej stronie mają również krótkie spodnie. Tak wyglądają, tutaj jest w ogóle gumka. To są spodnie nie mierzwione, tylko takie, wiecie, one nie są gładkie, tylko są takie, brakuje mi słowa, są pognięcione, dokładnie. Natomiast to są spodenki, które tutaj mają takie, są zakończone takim jakby dodatkowym materiałem. Są do moich kolan. Pamiętajcie, że mam 1,85 m, więc jeszcze tak wyfokusuję, żeby nie było. Jeżeli ja mam 1,85 m, to znaczy, że one są naprawdę długie. Tutaj w pasie, tak jak powiedziałam, jest gumeczka, wszystko jest fajnie. Tutaj jest chyba uniwersalny tylko i wyłącznie rozmiar, ale leżą mega dobrze. Do tego są wykonane z fajnego materiału, nie są zbyt grube, są raczej cienkie. I myślę, że dobrze by się sprawdziły, może nie powiem w ogromnym upale, bo wtedy nic się nie sprawdza dobrze, uwierzcie mi. Natomiast to są takie spodenki właśnie na taką a la wiosnę, tak żeby sobie się po prostu przejść do pracy, tym podobne. Bardzo mi się podobają. Są mega wygodne i pewnie zostaną ze mną, bo ostatnio cierpię na brak krótkich spodni. Nie wiem dlaczego. Zrobiłam rynament, część rzeczy oddałam, część rzeczy wyrzuciłam, które już nie dawała do oddania, część rzeczy sprzedałam i nagle poginęły mi wszystkie krótkie spodnie. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak jest. Dlatego te spodenki na pewno ze mną zostaną. Zastanawiam się nad tym t-shirtem. To jest jednak taki zwykły t-shirt, ale jednak te frędzle mi się strasznie podobają. No zobaczymy. Przebieram się teraz w marmurkowe spodnie. Te, które tak wszyscy po prostu pożądają i którzy tak bardzo, jak wszyscy bardzo je chcą. Coś mi się dzisiaj język plącze. Jest ostatni dzień przed wyjazdem i staram się to nagrać szybko. Mam jeszcze dwa inne filmy. Posprzątałam mieszkanie, spakowałam się, poprasowałam. Dzisiejsza niedziela jest dość intensywna. A jutro muszę być rano w pracy, żeby zostawić laptopa. Później, żeby pobiec na pociąg. Później muszę biec do Olki. U Olki robimy, pewnie już wiecie, bo część z Was pewnie już była live'a.
Później muszę się położyć na parę godzin i wstać o 3 nad ranem, żeby po prostu wylecieć z Warszawy. Także czeka mnie intensywne 48 godzin, ale czego się nie robi dla Was i też dla siebie, bo chcę po prostu to już nagrać i mieć to najzwyczajniej z głowy. Dobra, przestaję gadać, przebieram się i zobaczymy, jak te spodnie Wam się spodobają na mnie. Dobra, mam już wszystko na sobie. Po pierwsze, pokażę Wam bluzkę. Mam dwie bluzki i tą jedną parę spodni, dlatego na początku pokażę Wam, zresztą to już widać troszkę te spodnie, pokażę Wam bluzkę. Bluzka jest takim pięknym tygrysem. Jest troszeczkę grubsza. Moment, wyfokusuję tak, żeby na mnie fokusowało. Jest troszeczkę grubsza, czyli to nie jest taki bardzo cieniutki t-shirt. Natomiast przez to chyba, że ona jest taka troszeczkę grubsza, bardzo ładnie się układa. Ma oczywiście ramionka tutaj wykrojone. Do tego jest taka typowa tutaj do moich bioderek. Z tyłu taka normalna bluzeczka. Zaraz Wam się przebiorę w jeszcze jedną. Mam identyczną, tylko z innym wzorem, tak żebyście sobie po prostu zobaczyły. Ale przejdźmy do tych spodni. Część z Was już na pewno ją je widzi. Zresztą wszyscy już je chyba widzicie. Więc ja się tak odsunę i zobaczymy, czy mi to wyfokusuje. Zobaczcie, spodnie wyglądają tak. Są tutaj oczywiście na gumeczkę. Obłędnie wyglądają, jeżeli chodzi o wzór. Są przepiękne. U mnie układają się jako rybaczki. Ja je rozwinęłam, patrzyłam na 1,85 m, są tak 7/8. Więc jeżeli jesteście niższe, jest szansa, że będą do kostek. Natomiast, zaraz się przewrócę, u mnie wygląda to tak. Z tyłu bardzo ładnie leżą. I teraz tak, co jest bardzo ważne, czy to są spodnie na lato? Według mnie ostatecznie nie. Tutaj mamy wiskozę, mamy troszeczkę poliestru, elastanu, naprawdę się nadają, bardzo ładnie okalają sylwetkę, natomiast to nie są spodnie na duże upały. One, nawet jak rozmawiałam z Olą, o tutaj w ogóle jeszcze mają kieszenie, tak by the way. Jak rozmawiałam z Olą, Ola się pyta, no jak? Ja mówię, już co, bardzo fajne, ale one mają taki, nie wiem jak Wam to określić, taki śliski taki film na sobie, taki, czuć, że to nie jest sama wiskoza, po prostu, najzwyczajniej. Natomiast czy to je dyskredytuje? W żadnym wypadku. Te spodnie są tak śliczne, tak ładnie wyglądają, że je na bank zostawię, natomiast pewnie będę chodziła w nich, tak myślę, w jakieś takie lżejsze dni, nie jak będzie 35 stopni, bo osobiście uważam, żebym się chyba w nich ugotowała. Ja nie lubię w ogóle takich spodni w takie ciepłe dni, dlatego pewnie tak jest, natomiast poza tym, że one po prostu wyglądają obłędnie, no to bomba. I tam jest jeszcze kilka rodzajów tych w ogóle spodni, bo to nie jest tak, że tylko ten jeden wzór tutaj jest. Jest ich kilka, także każdy może znaleźć coś dla siebie, ja Wam zostawię na dole oczywiście linki, ale chcę Wam jeszcze pokazać, oprócz tego, że wzięłam tą z tygryskiem, bo ta z tygryskiem mi się strasznie podobała i wydaje mi się, że trochę pasuje do tych spodni, ale jednak jest chyba za dużo kolorów, więc tą bluzkę będę musiała po prostu zakładać do czegoś bardziej stonowanego. Jak macie takie spodnie, które mają bardzo dużo kolorów, to jednak fajnie jest, jak ta góra jest stonowana, jednokolorowa. To po prostu inaczej wygląda. Lepiej to wygląda, niż jak macie tutaj kolory i tak jakby nie. Natomiast pokażę Wam jeszcze jedną bluzkę, którą sobie kupiłam od nich i powiem Wam szczerze, te bluzki zostają ze mną. Te bluzki są tak fajne, są tak... Po prostu bardzo dobrze się w nich czuję. Do tego mają ładne wzory, ponieważ ja tutaj mam tygryska, ale mam jeszcze i proszę bardzo, kolejna bluzeczka z takim pięknym gorylem, nazwijmy to tak, z małpką. Wygląda obłędnie. Oczywiście mało pasuje do tych spodni, ale już jak jestem, to już Wam pokazuję po prostu tą bluzeczkę również. Zobaczcie, to wygląda identycznie. Także tak, oto moje zamówienie. Jakie jest przesłanie tego filmu? Powiem Wam tak, w mniejszych sklepach też możecie znaleźć naprawdę bardzo dobre rzeczy. Te rzeczy, które Wam pokazałam, są mega dobre jakościowo. One mają w sobie wiskozę, mają elastan, fajne rozmiary, także dziewczyny 48, 50, 52, myślę, że bez problemu się zmieścicie. Zerkajcie w opisy, zostawiłam Wam oczywiście wszystkie linki, tym podobne rzeczy. Myślę, że warto zerknąć na ich stronę. Tak po prostu. Ostatnio tak zaczęłam sobie chodzić i patrzeć po tych mniejszych sklepach, mówię,
Może zaczniemy przymierzać po prostu troszkę z mniejszych sklepów, a nie tylko z sieciówek. Tak byłoby lepiej, już mi się grzywka spociła, że tak powiem, i jest mi strasznie gorąco, więc muszę zaraz włączyć klimatyzację. Także tak, ja kończę. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że zerkniecie na ten sklep. Tak jak mówię, ja go odnalazłam parę dni temu, postanowiłam zamówić i ot wyszło takie zamówienie. I pewnie większość tego zamówienia ze mną zostanie, no bo tak to akurat wygląda. Także myślę, że będę się cieszyła tymi ciuchami jeszcze przez długi czas. Dajcie znać, czy coś od nich zamawialiście. Jeżeli nie, to zapraszam, myślę, że warto. Jeżeli ktoś zamawiał, to dajcie znać, co Wam się najbardziej sprawdziło i z czego jesteście zadowoleni. Może macie te spodnie? Może macie te spodnie i chcecie się podzielić po prostu opinią, więc zapraszam. Tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Ja, jak Wy to oglądacie, to pewnie wracam dopiero z Grecji, ale tak czy siak obiecuję, że ten film niedługo pójdzie na kanał. Wyczekujcie i co? I tyle. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pamiętajcie, że brakuje chyba 140 osób do 10 tysięcy, więc jeżeli ktoś chce zrobić mi dzień, to zasubskrybujcie, nic Was to nie kosztuje, a dla mnie to jest wielka radocha. Jak dobiję do 10 tysięcy, to będzie fajne rozdanie kart podarunkowych. Tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!